Lokalne działanie, globalna zmiana. 5 krótkich historii. Przed światem stoi wiele wyzwań. Od tego, jak się z nimi zmierzymy, zależy nasza przyszłość. Dostęp do edukacji, nierówności, ubóstwo, głód, zmiana klimatu, migracje to tylko niektóre z nich. Poznajcie bohaterów i bohaterki, którzy działają lokalnie na rzecz lepszego świata dla wszystkich. To jest Kacper, polarnik, naukowiec, oceanograf. Miesiącami prowadzi badania w Arktyce i na Antarktydzie. Jest operatorem dronów. Obserwuje i liczy zwierzęta. Pingwiny, słonie morskie, walenie, foki, ptaki oraz plankton. Przygląda się lodowcom, fiordom i zatokom. Pobiera próbki wody, która wypływa spod lodowców. Dzięki zebranym informacjom wiemy więcej o tym, co się dzieje na biegunach i lepiej możemy zrozumieć procesy związane ze zmianą klimatu. Kacper wierzy, że wciąż nie jest za późno, by zatroszczyć się o planetę. Wykorzystuje do tego swoją wiedzę. Poznajcie Magdę, feministkę, która w dzieciństwie lubiła chodzić po drzewach. Teraz pomaga dziewczynom i kobietom tworzyć bardziej sprawiedliwy świat. Na manifestacjach walczy o równość i prawa osób dyskryminowanych. Z koleżankami założyła fundusz feministyczny. Zbierają pieniądze i przyznają jej grupą kobiet o różnych zainteresowaniach, w różnym wieku, z całej Polski. Na przykład kole gospodyń miejskich z Brzeska, które uczą dziewczynki programowania. Feminizm dla Magdy oznacza, że każda osoba ma prawo być tym, kim chce i może kształtować swój mały i duży świat. To równość kobiet i mężczyzn. To prawo do szczęścia. A to Michał. Kocha podróże, zwłaszcza rowerowe. Jest socjologiem. Działa w fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej, gdzie pomaga szkołom lepiej uczyć. Napisał o tym wiele poradników. Prowadzi też warsztaty o szkolnej demokracji w różnych miejscach w Polsce i na świecie. Chce, by młodzi ludzie mieli głos i mogli decydować o ważnych dla siebie sprawach. Dobra edukacja to dla niego nie tylko wiedza, ale przede wszystkim współpraca, aktywność i działanie razem. Michał pomaga młodym poczuć, że mogą zmieniać świat, działając na rzecz ludzi, zwierząt i roślin. Poznajcie Aleksandrę, ratowniczkę jedzenia i wolontariuszkę w warszawskich jadłodzielniach. Produkcja żywności pochłania mnóstwo wody i energii, a ich marnowanie przez jednych ludzi sprawia, że inni są ubodzy i głodni. Aleksandra działa, bo chce sprawić, by świat był czystszy i bardziej sprawiedliwy. Odbiera jedzenie, które komuś nie jest potrzebne, a może przydać się innym. Pakuje je w pojemniki, opisuje i częstuje sąsiadów lub zawozi do jadłodzielni. To miejsca, w których każdy może poczęstować się jedzeniem lub zostawić to, czego sam nie wykorzysta. Aleksandra wierzy, że nawet najmniejszą rzeczą można się podzielić. W 2020 roku w samej Warszawie udało się uratować 38 ton żywności. A to ja, Bianka. Mam 11 lat i chodzę do szkoły. Mam wielu przyjaciół i lubię pomagać tym, którzy mają podgórkę. Nie znoszę rasizmu i nierówności. Dlatego wyszłam na ulicę z transparentem Stop Calling Me Murzyn. Wszyscy jesteśmy przecież do siebie podobni, nawet kiedy mamy inny kolor skóry, różne poglądy lub osobowość. Jestem dumna i szczęśliwa, że mój głos został usłyszany. Dlatego występuję w mediach i mówię głośno o tym, co dla mnie ważne. W ten sposób chcę choć trochę zmienić świat. To, jak będzie wyglądała przyszłość, zależy od każdego i każdej z nas. Kacper, Magda, Michał, Aleksandra i ja robimy różne dobre rzeczy. I razem możemy sprawić, że świat będzie lepszym miejscem. Może nasze działania zainspirują też Was. Bo globalna zmiana to miliony ludzi, którzy działają lokalnie.